Cześć. Dzisiaj będzie filmik z pytaniami i odpowiedziami. Na wstępie powiem, że mogą być negatywne komentarze. I tak się tym nie przejmuję, no bo po co? Zaczynam. Pierwsze pytanie. Co lubisz jeść na obiad? Ogólnie to wszystko lubię jeść na obiad, ale nie lubię wątróbki i żołądków. Drugie pytanie. Jaka rasa chomika podoba ci się najbardziej? Najbardziej to mi się podoba rasa dżungarska. Od wielu lat hoduję te chomiki. Teraz także je mam. Mam 5. Samca, samiczkę i 3 małe. Trzecie pytanie. Czy wolisz tampony czy podpaski? Ogólnie to lubię podpaski, bo tamponów nigdy nie używałam i nie będę używać. Jak mają na imię twoje chomiki? Samiec nazywa się Dili, a samiczka bawi się Missy. Małe jeszcze nie mają imion. Nadam im w najbliższym czasie. Czy wszystkie buszują w nocy? Tak, buszują w nocy, ale to nie jest takie drażliwe, że nie idzie spać, czy coś w tym stylu. Czy tylko Dili nie lubi ostrych rzeczy? Nie daje mu ostrych rzeczy, nic w tym stylu. Po prostu boję się, że coś mogłoby mu zaszkodzić. Czy Dili ma jakieś zainteresowania? Lubi biegać, bardzo lubi. Lubi skakać, wchodzić, to znaczy wspinać się na wysokość. Czy twoje chomiki mają kołowrotek? Nie, nie mają. Boję się, że mogłoby im się coś stać. Ile twój brat ma lat? Mój brat w lipcu 5 skończy 23 lata. Czy ma dziewczynę? Nie, nie ma dziewczyny. Na razie nie chce mieć. Co dostałaś na komunię? Oj, na pewno rower, radio, no i pieniądze i pamiątki. W jakim lokalu urządzałaś swoje przyjęcie, czy coś w tym stylu? Przyjęcie urządzałam swoją osiemnastkę. Osiemnastkę wyprawiałam w domu, nie w żadnym lokalu. Jakie są twoje ulubione chipsy? Chipsy, no nie mam, na pewno moje ulubione chipsy to są chipsy Cheetos, ser lub ketchupowe. Jakie są twoje ulubione paluszki? Paluszki jem różne. Nie, tam nie wybrzydzam. Wszystko, co podejdzie, to zjem. Masz laptopa czy stacjonara? Mam laptopa, bo stacjonarny komputer nie zmieściłby się do mojego pokoju. Pytajcie, komentujcie. Tak jak na początku mówiłam, przyjmę nawet negatywne komentarze. Już mnie to nie obchodzi, czy będą pozytywne, czy negatywne. Może być to i to. I tak się nie przejmuję już tym. Bo nie ma po co. Filmiki będę nagrywać i mam tylu widzów, co chcą oglądać moje filmiki. Dostaję tyle prywatnych wiadomości, że nie zliczyłabym tego. No to by było na tyle. Jutro bądź pojutrze pojawi się nowy filmik. Pa, pa.